czy siak, po tej akcji podrażnęliśmy gardła delikwentom. Tylko on jeden był porządny. Spodoba się naszemu drogiemu przyjacielowi za barierą. Później jeszcze o tym pogadamy. No, odwróć się, skazańcze. Grzecznie i spokojnie. To chyba to mordka chyba. Dobra, dobra. Ważne, że kolor skóry się zgadza. Oho. I tu jest też ciekawa opcja, moi drodzy. Zobaczcie sami. Opcje dialogowe 3, które gdzieś tam już mają jakiś impact na naszą przyszłość, jakby nie. Weźmy sobie plus 5 siły, moi drodzy, plus 5 zręczności. Skradanie zawsze spoko. Pyk. Liczne wykroczenia na dożywotnią pracę w kolonii górniczej. Dobra, do wody z nim. Hej ty, witamy w kolonii. Czuję, że będziemy mieli z tobą dużo dobrej zabawy. Chrzest, po prostu. Klasyczny chrzest, moi drodzy. Dobra, no to wjeżdżamy, moi drodzy. Ktoś już tu stoi. Nie mam prawa zobaczyć go chyba, o nie. Słyszałem, że całkiem niedawno naprawiłeś chatę pewnemu kopaczowi. Nadszedł czas zapłaty. Pocałuj mnie w dupę. Powinienem porozmawiać z Diego jeszcze raz o tym teście zaufania. Może dostanę drugą szansę. Test szedł mi doskonale do czasu, aż Brabak ci wszystko zawalił. Oznacza to, że jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie nie może cię ścierpieć i nie chce, żebyś został cieniem. Tylko dlaczego? Dostaniesz swoją szansę. Dobra, wchodzę w to. Co z moim testem zaufania? Nie tak prędko. Minęły miesiące, odkąd zbierałeś głosy. Teraz są już nieaktualne. Musisz zdobyć poparcie jeszcze raz. Udaj się w moim imieniu do obozu szkodników. W pobliżu areny znajduje się niewielki magazyn. Teraz widzicie kontrast, moi drodzy. Niektórzy nas nie lubią. Zrobili nam na złość. A ten Fisk, kurde, muszę przyznać, że chyba nie ściemnia. On nas lubi. On nas lubi. Trzeba pamiętać, mieć w głowie z tyłu, że to handlarz. A handlarzyna każdego bardzo lubi. Jeśli jak jeszcze nawet kupujecie od niego przedmioty, to on w ogóle z pocałowaniem ręki. Poczekam sobie tutaj na złodzieja. Mamy to. Jest. Pyk, złapany. Wiedziałem. O jeden raz za dużo. Mam dla ciebie propozycję. Nic nie widziałeś. A w zamian zdradzę ci pewną tajemnicę. Albo szpagat, albo idziemy w to dalej i dostaniemy za to jakąś może ciekawostkę. I gdzie chciałbyś zamieszkać? Najpewniej gdzieś w pobliżu rowu na wzniesieniu. Nie buduj chaty tak blisko rowu. Dlaczego? Jesteś już drugą osobą, która mi to mówi. Po prostu nie rób tego. Pi! Tylko sobie ze mną pogrywacie. Wybuduję swoją chatę, gdzie będę chciał. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? O, jakiś ziomek. Bardzo dziwnie wygląda. Oj, chyba coś miał jakiś kaptur zazwyczaj na słońcu, nie? Ale się maskował, rąbany, co? Co się tu wydarzyło? Macie jakieś pomysły? Co tu się wydarzyło, drodzy widzowie? Nastąpiły jakieś przepalenia. Zapytaj go w moim imieniu, czy nie mógłby mi przyprowadzić na arenę jakąś ciekawą bestię. Chyba komuś brakuje mebelków, co? W porządku. Na początek przydałyby mi się podstawowe rzeczy. Takie jak półka, stół i krzesło. Stół, półka, krzesło. Deseczki, 15 sztuk. 25 gwoździ i 4 chyba jakieś łykre to szczura. Deski muszę sobie sam ogarnąć jakoś. Mamy za mało obrobionego drewna. W skrzyni jest siekiera, a tam dalej drzewo. Reszty możesz się domyślić. Kurde. No i co? Pogadane. O, czekajcie. Sprawdźmy, czy tam... O kurwa! Tu jest drzewko. Jest! I raz, i dwa. Bez pracy nie ma kołaczy, proszę państwa. Trzeba. No i tyle. Co mogę powiedzieć więcej? 5 minutes later. 2 hours later. Co? The Forest to jest mało... O, matku! Myślałem, że na tą wiatę poleciało, nie? Dobra, chyba mamy materiały dla Bransona. Jakieś tam mamy materiały. Tutaj już możemy coś pokombinować, coś... Oho, dobra, to zrobimy mu już. Patrzcie, pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. IKEA, ty tu urządzisz. Siabada bada. No i zbudowana.
Za Morata pamiętam, jak czekałem, aż na przykład jak skończy interakcję dany NPC i ja sobie tak poprzybijam. Do następnego poranka zachlał chyba. Oj, zachlał. Dobrze się spało? Och, cholera. Jeśli Brabak się dowie, że śpię na służbie, własnoręcznie mnie zabije. Nic tu po tobie. Ta droga od dzisiaj należy do nas. Żeby móc z niej skorzystać, musisz zapłacić 10 bryłek rudy. Powiedz, że to tylko kiepski żart. Wyskakuj z rudy, albo sami ją sobie weźmiemy. A może po prostu przejdę sobie górą? Jak chcesz, ale równie dobrze możesz zaoszczędzić sobie drogi i zapłacić. Trzech na jednego, banda łysego. Tacy kretyni jak wy nie będą mi mówić, gdzie wolno mi się szlajać, a gdzie nie. Widziałeś go, tak? Aż się prosi o kłopoty. Ależ dawno nie miałem okazji dać komuś po gębie. Na gorąco. O, mi wykurwił. Oni jeszcze mają... To jest nie fair akurat. Okej, okay, ale to jest fair. Dobra. O, bogowie. O, mi zakurwił. Jeszcze mnie zabili. Ty, a strażnik obok patrzy się na to wszystko i nic. A ja płacę za ochronę! No co za szuje! A ja płacę za ochronę! To jest wszystko naprawdę. O dupę rozbić. Walka, dobra, tą walkę. Nie! Zapisałem. Nie! Po co zrobiłem, kurwa? Ja pierdolę. Oh shit! Nic tu po tobie! No dwóch na jednego, banda łysego, nie? O bogowie, o kurwa. Dawaj, kurwa! Wystarczyło dmuchnąć! Ach, lua, co to kurwa było? Co to było? Kurwa! Teleport! O nie, matko jedyna! Poradzimy sobie dobrze. Schowaj, bro! O bogowie, walka! Ale rozlew krwi, moi drodzy. Patrzcie, jak my sobie nie dajemy w kaszę dmuchać. Tak właśnie trzeba walczyć. To jest gra pod tytułem Masz jaja albo nie masz. O kurwa! Ludzie! Co tu się wydarzyło? Cóż tu się stało? Ponoć zabiłem tego kopacza na podłodze. Możesz mi jakoś pomóc? Jesteśmy jako taki adwokat, można by powiedzieć, co? No śmierć, no co ja mogę powiedzieć, no? Porozwalane, moi drodzy, kubeczki. Doszło do szarpaniny, jakieś może ślady zerkniemy jeszcze jakieś. Co to się działo? Lutnia poszła w dupę. Sztućce, kubek, talerz. Jeśli masz zamiar pomóc Ingorowi, to lepiej się streszczaj. Pomogę mu. Dowiedziałem się, że Ingor i ten martwy kopacz nienawidzą się nawzajem. Dla mnie sprawa jest jasna. Ingor złabił go do chaty, zabił, a całą winą obarczył obcego człowieka. Trochę pobawimy się w Sherlocka, moi drodzy, nie? W krzeniach nic nie ma. Do ciała wbity jest zwyczajny sztylet. Głowę ma skierowaną w stronę łóżka. No nic, krzesło. Skrawek materiału, patrzcie. A jednak, widzicie? Ingor mówi, że po świętowaniu od razu zasnął. Zgadza się. Nawet pomogłem mu wrócić do chaty, bo ledwo stał na nogach. Jest Baker Street. Twoje argumenty mają nawet sens. Jeśli chcesz zarobić trochę rudy, to przyprowadź mi prawdziwego sprawcę, panie detektywie. Ej, Ingor! Twój przyjaciel wybronił cię z lochów. Ach, to ty! Rozglądam się właśnie za nowym mieszkaniem. Tutaj? Tak, opuszczam stary obóz i szukam sobie tymczasowego domu. Znalazłeś już coś ciekawego? Ta jaskinia na górze wygląda obiecująco. Ktoś już tam mieszka, zgadłem? Owszem, zadomowiło się tam parę goblinów. Chyba wolałbym sam je zabić. O kurde, o kurde, o kurde. Ja pierdziu, widzieliście to? Jak to się udało? Nie mam pojęcia. Wybite, 4. Superancko, kopacz, kurde, akrobata, wszystko. Naraz. Jaskinia jest pusta. Jaskinia jest pusta. Piły drewno, całe drewno. Muszę oddać ten quest, tak. Winston znowu zabił jednego z was. Skąd znasz tego gościa? Przy południowej bramie leżą zwłoki jakiegoś strażnika. Wysłano mnie tutaj, aby ci to przekazać. Gomezowi się to nie spodoba. A teraz zjeżdżaj. Chcę trochę spokoju, zanim Gomez
Ukręci mi łeb. Pierwszy streamek z Cienia Przyszłości zaliczony. Lecimy po drugi. Dobrego tygodnia wam życzę.